Cześć widzowie, trafił mi się całkiem ciekawy pojedynek z graczem Olog Johnson. Złożyło się jeszcze przy okazji tak, iż obaj leciliśmy tą samą maszyną, to jest prymkowym BFM G2. No to nie przedłużając, lećmy. On ochranił tego swojego kolegę w wieżę 2, a teraz próbuje się do mnie chyba już zakraść, tak. Ja na to odpowiadam leciutką climbing spiral po to, żeby on zmusić go do ostrzejszego wznoszenia się i przygotowuję się do ominięcia czołówki. Widzieliście, jaką świecą poszedł i to go kosztowało energię. Tutaj widzę, że jego kolega w wieży też leci pomóc wieżyczkami, ale ja dostrzegłem typ maszyny, jaki się zbliża, więc nie byłem rozpraszany. Tutaj na szczycie pętli, jak słyszeliście, skręciłem przepustnicę, żeby nieco ostrzej zakręt zrobić. Przy okazji otwierała się okazja do zaatakowania tego Jera 2, ale w wirze walki tego nie dostrzegłem dopiero tutaj na powtórce. No i przeciwnik postanowił zrobić pętlę pionową, przechodzącą w roli Scissors. Tutaj skręcam przepustnicę, nos mi opada szybciej i celownik zaczyna go gonić. Strzeliłem głównie tak na postrach. A tu przeciwnik całkiem ładnie wywinął, dlatego ja muszę to skontrować odpowiednim obrotem lotek. Na szczycie pętli Kinerikowi ze skręconą przepustnicą i znów kontralotkami, żeby nie mógł wycelować. Tak przez chwilę zniknął z oczu i pytanie, chyba znowu się naceluje. Tak, dlatego ja zaostrzam świecę w górę i znów przechodzę mu przed celownikiem, nie dając okazji strzeleckiej. No ale przeciwnik zyskał chyba przewagę pozycji, bo co minięcie to ma prawie że okazję strzelecką. No ale dobra, teraz chyba się wyrównało i to ja zaczynam wychodzić na lepszą pozycję powolutku, ale to ciężko jeszcze określić. A jeszcze nie. Całkiem dobrze przeciwnik wywinął, jak widzicie. Dlatego ja zaczynam wciągać go w opadające nożyce. A przy okazji ktoś tam z moich przyleciał i zaczął pomagać. Przez co Johnson musi pilnować dwóch wrogów naraz. Tu znów na szczycie pętli skręcam przepustnicę. Rozkręcam po tym, jak minę szczyt. No i go tam powolutku, powolutku gania. Tutaj chyba będę miał w końcu okazję strzelić. To już tak nie na postrach. Przeciwnik ładnie plotkami skontrował, ale mimo wszystko coś tam oberwał.
bo temu chyba coś zrobiła. No tak. Dostaję uszkodzenia w ogon, w lewą lotkę i po chwili te obrażenia się kumulują na tyle mocno, że nie jest w stanie unikać mojego dalszego ognia i zostaje spizgany. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!